Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Ola Petrus i jesteśmy w kolejnym odcinku naszego cyklu Aż Muzyka, a dzisiaj moim i waszym gościem jest legenda polskiej sceny muzycznej. Osobiście mój bohater i idol, nie będę się ściemniała, Wojciech Waglewski. Dzień dobry, witam Dzień się. Dzień dobry. Ja bym chciała, żeby tak nadać pewien klimat tego wywiadu, żeby też tutaj państwo oglądający i słuchający wiedzieli mniej więcej skąd pewna bezpośredniość moja. Na szybko przytoczyć pewną historię. W ogóle jak to się zaczęło, żeśmy się poznali. Historia była taka, że byłam zaraz przed moimi szesnastymi urodzinami sylwestrowymi i nasza wspólna znajoma, moja wtedy przyjaciółka, bardzo nalegała, że ona chce, żebyśmy poszły na koncert W. UW. Ja nie miałam wtedy bladego pojęcia, przyznaję, byłam totalną nastolatką, ignorantką. Znałam jeden utwór, no jeszcze no śpiewany tak. przez Kasię Nosowską wtedy, no więc jakby gdzieś mi to w ogóle nie, 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 nie ten. A ona naciskała, na naciskała, ja cały czas odmawiałam, aż w końcu e, przyjechałam do niej właśnie na Sylwestra. 30 grudnia budzę się, ona mówi, że ma dla mnie prezent urodzinowy, dzień wcześniej. I tym, tym prezentem okazał się bilet na WW. <laughs> więc jakby dopięła swego. <laughs> i wybrałyśmy się wtedy właśnie 30 grudnia na koncert w Teatrze Małym. To było wtedy, kiedy wydaliście płytę W.W. z kobietami. Prawie 30 grudnia tego roku minie 20 lat. Jak już właśnie ostatnio policzyłam. I no co, jakby pierwszy utwór to była ćma. Pierwsze podrygi basowe Karima mnie wtedy kompletnie rozłożyły i się zakochałam. I tak zostało. W Karimie też się kocham, ale Trudno się w nie zakochać, było no, ja, 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 ja też, bez wzajemności platonicznie, ale ja też, przyznaję. Pamiętam właśnie, że potem jeszcze mama ówczesnej przyjaciółki właśnie wciągnęła nas za scenę. Panowie mi wtedy odśpiewaliście 100 lat nawet, jak było no. powiedziane, że to moje urodziny. No i od tamtej pory to chyba spokojnie z 30 jak nie więcej koncertów zaliczyłam. Nie, nie, wiemy jak zjednać sobie fanki okazuje się. To Wystarczy ośpiewanie. zaśpiewać 100 lat i... <laughs> I tak, zdecydowanie to jakby zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Rośnie sprzedaż płyt. No, <gry> Ale właśnie jakby o tym chciałam powiedzieć, mhm. bo jakby przez te lata, kiedy byłam na koncertach, byłam za kulisami, byłam na różnych wydarzeniach związanych z WOW, no to udało się dostrzec właśnie to, że WWW to nie jest tylko zespół, to jest to cała właśnie otoczka fanów, która w zasadzie czasami widać, że to jest bardziej już rodzina bo to są ludzie, którzy nawet potrafią przyjeżdżać w najdalsze miejsca, żeby po prostu gdzieś tam z wami nawiązać kontakt. I, i, i no, oczywiście najpiękniejsze jest to, żeby nie unikacie tych fanów, prawda? Mm -hmm. y no niektórych troszeczkę. No, ta, no, no myślam się. Natomiast właśnie chciałabym troszkę spytać o, to, o, o tą właśnie atmosferę nabudowaną do tej pory. A, wiesz co, no to, to, to trudne dość pytanie, bo to trzeba by, trzeba by było owych fanów. Ja myślę, że. Nawet pewny jestem, że my nie ściemniamy po prostu grając. I to jest tak, mówiąc najprościej, dosyć chyba rzadką cechą. Nie ściemniamy w tym sensie, że my nie kreujemy niczego scenicznie. Nie jesteśmy zespołem, który przygotowuje się bardzo mocno do koncertów, a przygotowuje nas do tych koncertów nasze doświadczenie po prostu. Bo każdy z nas gra gdzieś w innych zespołach i my się spotykamy, grywamy sobie piosenki, które ja tam najczęściej wymyślam. I gramy je za każdym razem w inny sposób zupełnie z reguły, o czym wiesz zresztą, bo mm -hmm. słyszałeś pewnie wersji różnych piosenek po, po kilkadziesiąt, a y, to powoduje, że radość jest wspólna, ponieważ my je odkrywamy na nowo łącznie ze słuchaczami. W związku z tym wiem, że są ludzie, którzy jeżdżą po to, żeby usłyszeć na przykład inne wersje tego, co słyszeli jeszcze trzy lata temu w innej wersji. To jest. Y, y, to jest nie obce muzykom, którzy uprawiają muzykę jazzową na przykład. Uh -huh. To była bardzo podobna sytuacja ze zespołem Ocean, którym przez lata cały grałem, że za nami ludzie, nie wiem z Holandii, z Amsterdamu, gdzieś tam do Kolonii, żeby posłuchać. Troszkę po świecie jeździliśmy. i długo nawet I To jest ten element dla mnie w muzyce najciekawszy. Znaczy ja jestem. przyznaję się do tego bezbicia że jesteśmy zespołem, który potrafi zagrać złe koncerty i nawet grywa je czasami, ponieważ jak się improwizuje, to, to nie ma tak, żeby każdy koncert stykał, mówiąc kolokwialnie. I są takie rzeczy, w których jak zaczynamy grać, które dwa pierwsze są fajne, bo po przerwie, potem dwa następne już gorsze, bo się chce otworzyć to, co było na tamtych, a to nie jest to samo, a trzy ostatnie rewelacyjne na przykład. Więc to jest myślę ciekawe. My nie, nie, nie zresztą nie kryjemy tego, że to jest momentami dość ryzykowne. Na przykład rozpoczęcie utworu w zupełnie innej tonacji w innym tempie, niż graliśmy to tydzień temu, i to może spowodować wiele zaskoczeń u nas wszystkich i, i, i patrzymy, co z tego wyniknie. A w związku z tym. Jest to nie, nieustannie i dla nas jakaś, jakieś odkrywanie czegoś starego na nowo, że zacytuję poetę. I to, myślę, też troszkę wciąga w tą zabawę ludzi. Znaczy, mam nadzieję, że to jest główny powód. No a drugim powodem jest to rzeczywiście, że... Że... Ja wiem, czy my się lubimy, niech pomyślę trochę. Znaczy, do opinii... Nie, no lubimy się w sumie. Wiesz, to jest tak, że myśmy się. Nie, nie można się zaprzyjaźniać. Na przykład. To nie jest zespół, który się od razu zaprzyjaźnił. Grałem w zespole, w którym się zaprzyjaźniliśmy od razu i to powodowało, że się przymykały oczy na pewne wybryki. My po, po, bardzo powoli, ale bardzo skutecznie do tej przyjaźni dochodziliśmy. Znaczy, ja jestem człowiekiem niestety upierdliwym wymagającymi. I, i pra, pra, pracoholikiem, i dla mnie takie wymogi dotyczące pracy. Na przykład, jestem słynnym killerem w stosunku do osób, które się spóźniają, czego nikt nie mógł mi wybaczyć długo, latami z maleńczukiem na czele, który mnie nawyzywał od tam faszystów. Już nie wiem kogo, kiedy. Go wyrzuciłem ze sceny, jak się spóźnił 10 minut na próbę. No i takie to różne historie. Także ja zdecydowanie dzielę pracę od życia osobistego czy towarzyskiego, ale to tak się dzieje już po, po tylu latach, że, no, że to życie nam się e, e, jakoś zaczyna przenikać jedna w drugiej siłą rzeczy. Jesteśmy zdani na siebie. I, no i to fajne, że ta, ta, ta przyjaźń jest. Połączy nas z szacunkiem do tej pracy, którą wykonujemy razem. No na pewno. No i właśnie z takim troszkę, no, ogromnym mi się wydaje, też szacunkiem właśnie dla fanów, że jednak mm -hmm. nie jesteście tak kompletnie odcięci gdzieś tam na Piedestale, tylko jednak nawiązujecie te. Bo wiesz kontakt. co, to jest troszkę tak teraz mi to przyszło do głowy, nie wiem czy to jest mądre, co powiem, jak z wychowaniem dzieci, że nie istnieje problem w wychowaniu dzieci, tylko problem polega na tym, żeby rodzice byli jakby dobrze wychowani. Znaczy, jeśli między rodzicami jest fajnie. To z reguły wtedy w rodzinie jest super. Więc ja myślę, że u nas tak jest troszkę. Że jeśli w tym zespole jest fajnie, to, to my mamy szacunek, jeśli my mamy szacunek dla siebie, to jednocześnie mamy szacunek dla słuchaczy, bo to jest oczywiste, prawda? Że to, mhm. że my ich szanujemy. My to jest jednak, no nie chcę tu używać wielkich słów, bo to jest muzyczka rozrywkowa, nie, nie, nie ma co się tam, napawać jakimś specjalną ideologią, ale jednak no, jest to niezwykle pasjonująca i pochłaniająca nas próba skomunikowania się z kosmosem. Mm -hmm. Ale właśnie fajnie, że nawiązałeś do tych improwizacji na scenie, bo mnie mm. zawsze zastanawia to, że jak właśnie gdzieś tam widać, że odpływacie już, to nagle zaczynacie rozmawiać. Gdzieś tam ty podejdziesz do kogoś, coś zagadasz. Ja się zawsze zastanawiam, o czym oni w tym momencie rozmawiają. Ze świętej pamięci z stopką... Y Piotrusiem Brzylewiczym, takim mm. ko kochanym czekiem. Zwykle w, w czasie najbardziej pasjonujących jego solówek perkusyjnych, których nie lubił grać bardzo. Mm -hmm. Rozmawialiśmy o tym, co jadł na przykład. A co jadłeś poniedziałek. No wiesz, co jadłem taki, a to wiesz, cały czas było granie piękne. Ludzie przekonani, że to rozmaszczeni. Jadłem takie taki fajne sparagi zabijane w szynce parmeńskiej, ale powiem posypane. W... Serem tak posypkać. No, różne to powieści wow. są, ale z reguły zupełnie nie na tematem. Że chyba, że dotyczą jakichś na przestań już trąbić na tym saksofonie, bo nie mogę na przykład, albo kiedyś y, rozpędziłem się z różnych powodów y, y, rozweselających ze śpiewaniem refrenu pod tytułem Zbuduję Wielką Flotę Zjednoczonych Sił i tak po 40 razy w razie. Owego zaśpiewu podszedł do mnie Mateusz i powiedział, zbudujesz w końcu, czy to się brzydko się wyraził, czy nie zbudujesz. No więc są te, te rozmowy są wiesz, często okoliczności powodują ich, ich przebieg różny. Najmniej rozmawiamy o, o, o sztuce. O tym, co się dzieje na scenie, rozumiem? Mm -hmm. Nie, to, 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 to teraz będę wiedziała, bo właśnie zauważyłam nie raz, że gdzieś do kogoś podejdziesz, właśnie czy do Karima, nagle się, Karim się zaczyna śmiać. No bo często ja by... się nabijamy z kolegów na scenie też. To jest nasze to jest zawsze ulubionym zajęciem jest nabijanie się z kogoś innego, obrabianie motywów tak zwanych. Na scenie się dobrze widzimy, elementy szczegóły garderoby, na przykład, co mm -hmm. komu wystaje, co jest niewyprasowane, kto się gdzieś potknął, to, to jest bardzo miły temat do rozmowy w trakcie oh. solowych. Mówisz właśnie, że tutaj bardzo służbowo podchodzisz do zasad, jeżeli chodzi o tworzenie o ten. Natomiast w waszej książce, wspólnej jakby takiej biografii zespołu, no to Brindal tam troszkę narzekał, jeżeli chodzi o próby. Ale co, bo ja nie czytałem tej książki. Okej, nie, no raczej mówił, że trudno było jakby do próby doprowadzić. Nieraz. On był gotowy tu się uczyć i w ogóle, a tu nagle. Zespół przychodzi późno, albo w ogóle, albo gra sobie coś innego zupełnie. Wiesz co? No bo to, to jest kwestia świadomości. Brenda był kiedy to mówił, był człowiekiem młodym, jeszcze nie do końca uświadomionym. Teraz już wie, że próby to jest strata czasu w pewnym wieku. Przychodzi pewna wiedza taka, która e, nawet. Prze próby mogą w niej przeszkadzać w, w jej egzekwowaniu, ale to nie do końca jest tak, bo na przykład, ostatnio zrobiliśmy pr próbę przed nagraniem płyty. O! To, no. to, to, to faktycznie. Zrobiliśmy próbę, bo chcieliśmy nagrać tę płytę tak jak koncert. co się nie udało do końca, ale udało się zrobić próbę. Nie wiem, czy potrzebnie, niewielki ma, miała na związek z tym, co potem nagraliśmy, ale dobre chęci, jak widzisz. Czasami uwagi kolegów respektuję, potem żałuję oczywiście, bo to strata czasu, ale słucham ich. No tak, nie, jakby w ogóle Bryndu ma, nie dość, że ma swoją solówkę. To jeszcze z dnia zauważyłam, że on w ogóle wchodzi jako pierwszy i nawet takie pierwsze dwie minuty to jest jak publiczność siedzi i patrzy, jak się Bryndu szykuje. Tak, to każdy ma swoje zachowania. Bryndu celebruje wejścia, Mateusz zejścia. Mateusz ze względu na to, że najmłodszy w rodzinie, zawsze musi postawić kropkę na d. Czyli nawet jak już jest koniec kompletnie. już się chce kłaniać w ogóle powiedzieć, bardzo było pięknie, to już rzeczywiście tego nie robię, bo wiem, że Mateusz jeszcze coś tam trąbnie, albo coś piśnie, albo coś uderzy w jakiś racisz. Także trzeba to, to przyznam się szczerze, że już gram z tym zespołem 74 lata do przerwy i. Pewnych zachowań jeszcze zapominam o tym często rzeczywiście, no ale no, trzeba to polubić. No, oczywiście. A y, idąc dalej tym tropem, właśnie tego pewnego jakby tradycjonalizmu, też właśnie mhm. y, nawiązaliście tak naprawdę nie tylko tam z fanami w ogóle, ale z różnymi miejscówkami pewną jakąś taką zażyłość, gdzie wracacie tam. No swego czasu to był oczywiście Janowiec. Jest jazz kafe w Łomiankach, mhm. gdzie po prostu te koncerty wyprzedają się na pniu po czterech mhm. chyba rzędu. Mhm. Jest Rancho Baranówka, też mhm. w którymś momencie się pojawiło. No i jestem właśnie ciekawa, jak to. Kiedy te, kiedyś ten teatr mały, o którym mówiłeś, teatr, no, no właśnie, ten, kiedyś ten teatr mały. Najbardziej lubimy te miejsca, w których dobrze płacą, Ta, która, <laughs> które wymieniłaś, <to śmiech> z płaceniem jest różnie. Nie wiesz, co. Ostatnio graliśmy taki koncert w radiu w Moim Nowy Świat dla 50 chyba czy 200 paru osób. Mhm. I to niesamowite, bo te tam dwadzieścia parę powiedzmy osób, zrobiło większy hałas niż pełne paradnium na przykład. Mhm. Czasami w takich małych miejscach się wytwarza znacznie większe napięcie niż w tych dużych, gdzie ludzie Rimo selfie opowiadają, idą sobie kupić piwko i tak. I ja jako człowiek związany w ogóle z graniem klubowym, które zanika no takie grania zespoły rokowe w takich klubikach dla stu osób w zasadzie nie grają. Teraz grywają jakieś tam męskie grania, duże po jakiejś niezliczoności prób i tak dalej. Ja jestem wychowany na graniu klubowym. Myśmy jako człowiek dojrzały, to powiem Państwu, że były takie czasy, kiedy jeździłem ze zespołem Bemibem. Bem. Wtedy tak też było Bemibem. Graliśmy tydzień w jednym klubie, dzień w dzień, wspólnie ze Zbyszkiem Ośrodkiem Słockim. To się wszystko jeszcze kotłowało, grywaliśmy wspólnie. Dzień w dzień w jednym klubie, publiczność się zmieniała, potem raz w Poznaniu, potem jechaliśmy do Żaka, do, 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 do Gdańska i tak dalej. I to są najspanialsze historie, bo yy, dlatego też lubię wracać do takich miejsc, które lubię, bo w tych miejscach jak już się zna, to odkrywa się na nowo. Przychodzą inni ludzie, czasami przychodzą starzy fani, to, to jest już takie spotkanie. Jak z przyjaciółmi, no mm -hmm. najprościej. I widzi się te twarze, widzi się tych ludzi. Także to, to jest fajne. Nie przepadam za wielkimi koncertami, dużymi, aczkolwiek no to, to, to taka praca, trzeba je grać. I, i, i czasami koncert taki jak u Jurka Owsiaka, na przykład tam dla pół, pół, pół miliona, powiedzmy, dla tych 300 tysięcy ludzi, to jest y, y, sprawia wrażenie, jakby się grało dla nikogo, bo oni są tak daleko już od tej mm -hmm. sceny, że w zasadzie. Kontaktu z nimi nie ma w ogóle. No, kontakt mm -hmm. się ma wtedy, kiedy się siedzi blisko. Ale te, te, te koncerty oczywiście duże też mają swoje walory, bo, bo to innego typu środ, środków wyrazu to, to wymaga. W tej chwili się zbliża sezon koncertów świeżaczkowych, tak zwanych, które są też niezwłoczennikiem. W tej chwili już mija czas takich koncertów typu Dni Miasta i tak dalej, bo na to kaski nie ma. Ale to było ciekawe, bo y, wiem, że moi koledzy z zagranicy byli zaszokowani, że tyle koncertów się w lecie gra takich, gdzie mm -hmm. jest darmowa wejściówka i w ogóle to było ciekawe, bo to było y, zmierzenie się z ludźmi, którzy w ogóle nie wiedzieli, co, kto, kto to jest na tej scenie. I, mm, i, no tak. I to było jakby budowanie w ogóle historii od początku. Mm -hmm. Czasami nie było to fajne, ale, y, ale czasami było bardzo fajne. Mm. No ale na przykład koncert w szczecińskiej Filharmonii, jak była zagrana Środa, mm -hmm. no to to było idealne miejsce. W czwart czwartku już nie graliśmy, tylko środek graliśmy. Nie. Nie, myślałem, że przez koncert jeden numer graliśmy. To jest, byłoby to ale, możliwe. Długo trwał, na pewno. <laughs> Wiesz co, no tak, teraz wróciliśmy z, z Bielska, z pięknej sali. E no tak, to są. Wiesz, czy człowiek zakłada inny garnitur? W ogóle to, to ma taki, taki wymiar odświętny. Fatalnie jest, kiedy taki koncert nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie koncert mały, klubowy, mm. no to czy następnego dnia człowiek zagra drugi koncert mówić. Natomiast jeśli taki koncert, do którego człowiek się długo przygotowuje i nagle się okazuje, że z odsłuchem coś nie tak albo coś z tego, no to, to jest, wtedy jest straszne, bo takie koncert odświętne to się gra, nie wiem, raz w miesiącu. Mm -hmm. Ale kiedy to się uda wszystko, kiedy sala dobrze brzmi, kiedy to jest dobrze świecone, no to to jest duma, to jest duma. No to, to, to są, wiesz, muzykowanie dostarcza tak wielu możliwości zrealizowania swoich skromnych pomysłów, że, że to naprawdę jest fajny zawód. No to na pewno. Ale właśnie, wspomniałeś o Jurku, o Siaku i muszę do tego nawiązać, no bo tak naprawdę można chyba śmiało powiedzieć, że każdy Polak zna przynajmniej jedną piosenkę WW i nie chodzi wcale o Nim stanie się tak, no tylko właśnie o motyw orkiestry, o karnawał. Na, na, nawet Jurek nie wie dokładnie, który to jest element, bo mi się wydaje, że Łobi to jest hymnem. To jest, wiesz, coś takiego, że Jurek nawet nie pamięta, jak to powstało. Tak, jak to jest, czytałem, jak, on, przypominałem, jak jak ta piosenka powstała, jakieś bzdury totalne. Potem się porobiły jakieś różne wersje. E, tak, karnawał jest… E, pieśń za, zarejestrowana jako karnawał, z której… E, e, która stała się z przerwą takim jakby hymnem orkiestry, oczywiście mega autorstwa, który, po paru latach połączyliśmy to z piśnią i Emanuela. No, no, no i, i tak to się stało. Okej. Okay. Ale właśnie, czy zdarza się jeszcze, że ludzie są zaskoczeni, jak się dowiadują, że tak naprawdę to jest wasz kawałek? Mm, nie wiem, bo my go nigdy prawie nie gramy, więc nie nie. nie no, jeśli to od proszę. Gdzie z zagraliście w Umiankach. No to, to obie obok... no to to już tak na zasadzie to, to, to troszkę dabeki. Nie, 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 generalnie to jest utwór, który jest wyłączony spoza normalnego obiegu. Mm -hmm. Tylko na finałach grany. Hmm. Tylko na finałach być może na, na, na te, tak zwanym Być może w tym roku go też zagramy, bo to, bo to wypada. Ale yy, tak, myślę, że, że niewiele osób yy, yy, y, łączy ten utwór z nami. Tym bardziej, że zawiła opowieść o tym utworze funkcjonuje w ogóle, w ogóle, w ogóle się na samej stronie Wielkiej Orkiestry, więc zawiłości wokół tego utworu jest bardzo wiele. Ja mogę powiedzieć, że to jest nasz utwór, nasza kompozycja, moje słowa. Muzyka jeszcze, którą Jurek sobie wybrał z, z instrumentalnej wersji takiej muzyki teatralnej i tak dalej i tak dalej. Tak to powstało, a, a, no ale ty, no, by poszło. Mm. No, ostatnie dwa, trzy lata prawie, no to był dosyć ciężki czas dla muzyków, ale z drugiej strony WW i w ogóle jakby ty, no, Dosyć dużo stworzyliście, bo i było 35 lecia i była Anawa, i było ponowne wypuszczenie Grażonie, i były duchy ludzi i, i zwierząt z nami. Mm -hmm. to w takim razie ten czas, właśnie takiego troszkę odcięcia, był wręcz potrzebny, właśnie, żeby troszkę się na, na, na nowo odrodzić, nazwijmy to. Czy mimo wszystko też zusił? I tak, i nie, wiesz, z jednej strony było super, bo. Y bo taki oddech się przydaje. Dla da, da mnie, już takie granie tam dziesięciu koncertów w miesiącu, już nie, nie ukrywam. Ja nawet nie to, że już, ale to są oczywiście wymogi utrzymania całego zespołu wszystkiego, żeby grać tego dużo. Ale marzyłoby mi się takie granie trzech, czterech koncertów w świetnych miejscach. Mhm. Do tego dążymy powoli, ale yy, i minus bardzo poważny, wynikający z całkowitego braku możliwości promowania tego, co się robi. Z jednej strony z powodu z, zmian medialnych, o których wiadomo, mm -hmm. na temat których nie chcę się wypowiadać, żeby mnie szlak nie trafił, więc nie było gdzie i komu tych, tych utworów prezentować, które się nagrało, na, a z drugiej strony z powodów pandemicznych tych koncertów było bardzo niewiele między innymi ,,Duchy", które uważam za jedną z najważniejszych płyt, jaką nagrałem w życiu. Ona praktycznie koncertowo zaistniała chyba dwukrotnie na takim koncercie online'owym. ,,Grażonie'' ledwo zagraliśmy, a miałem taki pomysł, żeby w tym składzie kontynuować i, i nagrać płytę. No, ale to wszystko wyszło przed samą pandemią, więc mhm. robienie z tego... Materiału. Wiem, że wielu artystów, czy wielu, to nie wiem, ale przynajmniej o kilku wiem, którzy w ogóle zrezygnowali z kariery tak zwanej artystycznej młodych, bo ta pandemia im przycięła skrzydła. Mhm. Więc to był moment w wielu przypadkach trudny. Myśmy się oczywiście zbierali bardzo powolutku, mozolnie. Yy. No ale, ale się udało. Dziwne były te koncerty onlineowe. To tak troszkę, wiesz, tak troszkę jakbyśmy byliśmy współprawiu grali, nie wiem, jak na ale przedziwne uczucie. Graliśmy jeden taki koncert, gdzie widzów mieliśmy w telewizorkach. To było dość ciekawe. Okay. E, ale e, z drugiej strony, ja myślę, że gatunek ludzki jest takim gatunkiem zbliżanym do szczurów, mianowicie bardzo szybko się przystosowuje. Że to nagle się z tą sytuacją pandemiczną zaczęliśmy jakoś wszyscy ułaskawiać. Ja już miałem momentami takich chwil, że wydawało mi się, że to już do końca śmierci tak będzie, już po prostu w tych maskach i te online nowe rzeczy. I zaczęliśmy się w tym wszystkim urządzać powoli, znajdować w tym jakieś ciekawskie rzeczy. W związku z tym też i te projekty, a takie właśnie różne historie, które mogliśmy sobie. Bardziej konceptualnie nad nimi popracować. No ale też taka troszkę dłuższa przerwa z zespołem Bobu jako takim, no bo do, mhm. dopiero teraz ta płyta się pojawi na, na jesieni. Nowa. Mhm. No tak. A, no właśnie, ale jeszcze wracając do tej płyty duchu ludzi i zwierząt mhm. z synkami. To się może, no, chciałabym podpytać, czy jakby e, tutaj gdy chłopcy, chłopcy, panowie mhm. e, zaczęli e, wykazywać jakieś tam e, zacięcie muzyczne, czy to w domu było jakby wręcz e, e, podże, podżegane. Gdy, czy było to wspierane, czy raczej nie, nie, nie chciałeś, żeby szli w Twoje ślady? Wiesz co. Oni troszkę nie mieli wyjścia, ponieważ nasz dom się budził i zasypiał z muzyką, i było mm -hmm. mnóstwo artystów się przewijało przez nas. To były czasy, kiedy prowadziliśmy dom dość otwarty. To były czasy, kiedy zabierałem ich na wszystkie możliwe festiwale, od, od Famy począwszy, gdzie pamiętam ogromne wrażenie wywarł na nich zespół siekiera, wtedy chyba jeszcze z Budzyńskim, tak się ich Pamiętam sobie Piotrek Mniejszy, który miał wtedy chyba z pięć lat, robił włosy na cukier i chodził po podwórku z takim piropuszem. Więc oni nie, nie, nie mieli specjalnie możliwości za zajęcia się jakimś zawodem, tak, takim normalnym, tak zwanym. I ja bardzo chciałem, żeby uprawiali zawód artystyczny, aczkolwiek no bodaję poczucie, mi, mimo wszystko sztuka może nie do końca, ale daje taką, być może iluzję czasem, takie poczucie wolności. No jednak, co jak sobie pościelisz, tak się wyśpiesz w dużej mierze. W dużej mierze, choć nie do końca. No ale, jest jeszcze taki pewien minus. Że bardzo kiepsko obudzić się średnim artystą, średnim muzykantem, średnim aktorem. Lepiej mhm. być gorszym, bo wtedy coś się pisze, coś się przewróci. W ogóle znowu coś nie wyszło z beka w ogóle. Trala. E, ale średni, taką średniawką być w zawodzie artystycznym to jest słabe. Więc trzeba być albo bardzo najlepiej być bardzo dobry. Mhm. No i oczywiście e, to były czasy, kiedy ja słuchałem Coltrane'a, e, tam się opowiada prawdzie, że gitarowi. Ja, ja chyba gitarowej muzyki w ogóle mało słuchałem, bo gitary mnie zawsze wkurzały. I tam, tego sobie nie przypominam, ale przypominam sobie, że słuchałem dużo free jazzu, bardzo. I pamiętam, kiedy słuchałem Coltrane'a na przykład od śniadania jakiegoś takiego nie, 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 najostrzejszego jeszcze, czy nie tam koncertu japońskiego, takich wcześniejszych łagodnych rzeczy, to i tak Fiszu podchodził, balił mnie w plecy i pytał, no i co, czujesz się po tym lepszy? A teraz ja przychodzę do niego do domu, a tam co leci, proszę pani Coltrane'a. Więc tak to się pozmieniało, że jeszcze mnie czasem pytał, a pamiętasz, puszczałeś taką płytę kiedyś, że wszyscy z prywatki wychodzili, jak to włączałeś. Już nie pamiętam, czy mu chodziło o Farah Sandersa, czy o Arnett Kolemana, ale nagle się okazuje, że to wiesz, że wszystko wraca. Ja tak, y, 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 tylko miałem pewna, y, pewną skłonność do niedoceniania hip-hopu, która Towarzyszyła wielu muzykom, a to z tego prostego powodu, że wydawało mi się, że technologia cięcia, samplowania, samplingu i tak dalej, bez użycia instrumentu, nie ma przyszłości. I zgadłem. Dlatego, że wszystkie zespoły posługujące się samplingiem prędzej czy później zaczęły grać na instrumenty. No ale oni się wzięli za instrumenty i jakby te moje, Lęki były nieuzasadnione. Nie, nie, nie Poza tym, ja nie, nie mogłem chodzić na ich koncerty, bo nie, nie lubię być wśród publiczności w Polsce i słuchać komentarzy. Bo one są rzadko przychylne, najczęściej albo nawet jeśli są przychylne, no, ale to tak jak. No nie lubię. Po, s, s, nie, 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 wiesz, ja no nie, nie, musiałem używać wulgaryzmów, których nie chcę, ale Graliśmy na przykład koncerty my z, z buwolami. Kiedyś się stało pięć osób przed sceną, pokazywało nam Faka i krzyczało tam, wiesz. I y, y, kiedy to mnie dotyczy, no to tam jeszcze małe miki, ale gdyby to miało dotyczyć moich synów, to bym tam zabił pewnie. Mm. Bo wtedy jeszcze byłem młody i silny. W każdym razie. Y, nie przy, na pierwszym koncercie ich w ogóle nie, nie byłem. Był mój ojciec, nagrał i tylko słuchałem. Ba, bałem się w ogóle dla mnie. Fish to był Jackie Leechhide, ponieważ on był takim i nadal jest introwertykiem, a na scenie Tygrys. No, mm. I to, to mnie wszystko zaskoczyło. No, ale proszę pani, to wszystko w genach. No, musiało się tak stać. Wiesz, jak się stało. Wiesz, ale żeby zakończyć ten wątek, oni są dobrze w tym, co robią. To nie, to nie, nie ma. Yy, nie, nie ma w tym że śladu nepotyzmu, ponieważ nie sobie sami pracowali na swoich życiorys. Do tego stopnia, że z świętej pamięci Leszczyński yy, Robert jechał na koncert kiedyś do Janowca ze mną i pytał, czy znam taki zespół, coś tam Fiszy Madę. Ja mówię, no to. Dosyć dobrze ich znam. Aha, to się interesujesz. Ja mówię, nie, to są moi synowie. Więc już w momencie, po tam drugiej trzeciej płycie jeszcze środowisko tak zwane ich nie, mm. nie rozpoznawało. Więc oni się dopiero się zdecydowaliśmy na wspólną pracę wtedy, kiedy oni mieli już parę płot i jakby dorobek za sobą. A to nie, nie jest tajemnicą na przykład, że Emadziak że jest moim zdaniem najlepszym producentem, bo bo on ma dobrą szkołę, bo on się przyglądał ludziom, którzy naprawdę znają ten zawód, w produkcji płyt. Wtedy, kiedy jeszcze taki, takiego zawodu w zasadzie w Polsce nie on się przyglądał pracy Wojtka Przybylskiego, który z nami pracował, z kultem itd. i tak dalej. A Wojtek Przybylski to była kopalnia wiedzy o, o, o nagrywaniu. Jego płyty do tej pory są absolutnie nieruszone przez czas. Ponieważ, anu, ja strasznie dużo gadam, kurczę, to Ale ma być, bardzo, bardzo dobrze, no to ma bardzo być dialog jakiś, to jest jakiś mo monolog bez sensu. To tylko szybko skończę, że, że e, on się zna na tej rzeczy jak mało kto na nagrywaniu. Nie, nie, nie nagrywa rzeczy, których nie lubi i wie wszystko na temat technologii, studiów. To praca z nim jest przyjemna. Poza tym e, z nim jest jeszcze tak, że ja straszne bądzki dostaję od nich. W zespole mi nikt się nie odważy moim. Mhm. A tam mi odrzucają utwory, proszę pani, nie szanują niektórych moich pomysłów. Proszą, żebym już na tej gitarze tak dużo nie grał. W ogóle chcą zlikwidować solówki, bo nie lubią solówek. No to jest inny. Inny troszkę stosunek do grania, do muzykowania, czego ty, ty, no też szacunek, aczkolwiek nie pozwolę, żeby mi ktoś zabraniał grać solówkę. Rzeczywiście, no w ogóle jakbyś miał. Mi. Oczywiście. Y, to dwa szybkie pytania osobiste. To w takim razie, na jakim instrumencie pierwszym zaczynał Wojciech Waglewski? Na gitarce, którą dostałem podczas zachorowania na żółtaczkę i, i, i leżenia w szpitalu. Dostałem taką gitarkę 3 czwarte. Z książeczką, jak Hania na gitarze się grać nauczyła. Wcześniej miałem jeszcze taki epizod, o którym mówię, bo mój brat, bratowujek zaprowadził mnie na koncert Czerwony Gitar do Audytorium Maksymu w Warszawie pod tytułem Gramy śpiewamy na głośniej w Polsce. Ja ten koncert pamiętam do tej pory, wszystkie piosenki od początku do końca, czym się dokończyło i tak dalej. I zrobiłem sobie gitarę z płyty pilśniowej, Pomalowałem na czerwoną i założyłem tak jedną strunę, się tak wygła. Ale pięknie wyglądałem w z tą gitarką. No ale na niej, siłą rzeczy, nie, niczego się nie nauczyłem. Naprawdę się nauczyłem na owej gitarce takich pierwszych akordów. Chciałem wtedy uwieść kobietę, śpiewając jej. Jesień idzie przez park. Taka była piosenka mm. czerwoną gitarną w amolu. Tak sobie myślałem kiedyś, jako najmniejszy kurduper w klasie, sobie się na no, jakiejś prywatce wyjdę, jak do walet. Ten amol, i jesień, coś tam. W tej chwili już nie pamiętam nawet słów. No. No ale do tego nigdy nie doszło, wiodłem w inny sposób parę lat później. No dobra, a w takim razie y, drugie pytanie, pewnie będzie bardzo trudne i pewnie słyszałaś je nieraz. Y, ulubiony utwór? Jak najbardziej specjalny? No, znaczy może być dowolnie, w WW albo innych projektów, ale takich, ale który w których jest... ja bym Tak? By no no tak by było. <grych> tak jakby wybrać pewnie ulubione dziecko. To jest... No właśnie, I... albo... albo... Albo książkę na Bezludną wyspę, prawda? Albo mm -hmm. film. To ja zacznę mówić, tak po pół godzinie już się pożegnamy pewnie. Nie, nie, nie mam takich, wiesz, no są takie utwory, które. To wszystko zależy, Boże. Ty Hindusi mają te swoje pory dnia, dnia na granie ragi, na przykład, raga poranna, mm. wieczorna. Zależy od momentu, w którym się znajduję w życiu, od momentu, od, od pory roku, od, od, od tego, czy jest to wieczór, czy, czy rano, czy jestem smutny, czy wesoły. Oczywiście najbardziej lubię te utwory, w których mogę sobie pograć na gitarce, bo tak <laughs> naprawdę jestem gitarzystą. A, y, I to nie kiepskim, tak no, mówię. No. No jest... trzeba to w końcu powiedzieć, ktoś to musi, nikt, nikt tego nie mówił wcześniej, to ja to powiem. Nie no, no to, to mi się wydaje, że to jest po prostu jakieś takie rozumie się samo przez Cię, tak? No e... dobrze, nie, 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 niech tak zostanie. W każdym razie, yy, 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 wiesz co, no lubię te, te utwory, które się pojawią na tej no, nowej płycie. Utwór pod tytułem Bez ruchu uważam, że jeden z, z lepszych, które napisałem. Ja stosuję jeszcze takie co z Hanią Rani, na przykład Hania pierwsza artystka, z którą współpracowałem, która zorientowała się w mojej anarchii takiej harmonicznej, ponieważ mhm. te piosenki są najczęściej, każda w nich ma jakiś kruczyk. Większość z tych, wspomniany przez ciebie, Chybny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma jeden taki myk, który powoduje, że bardzo niewielu muzykantów jest go w stanie zagrać, bo tam jest urwane, są dwie ćwiartki, jest jeden tak na siedem bodajże, czy na sześć, nie wiem. Mieliśmy taki utwór z Fora który kiedyś wodek kiniarski zastąpił Mateusza I, i gra tu, po, I to jest uwaga Urwanie, bo jest znowu Urwanie niefrazowe, takie 5 mm -hmm. ten. I nie mógł tego w ogóle zagra. I każdy z tych utworów, większość z tych utworów, zawiera takie nie, nieoczywistości, które. Powodują, że na przykład czasami, jak jest jakiś kierownik muzyczny, kiedy robi jakąś muzykę do filmu, czy coś takiego, nie, nie, proszę pana, tak się nie pisze. Tu musi być w tej, w kancie, jeśli jest część molowa, to w części durowej musi być rozwinięcie i tak dalej. To mnie zawsze, to wszystko może wynika z niechęci do zawodu takiego kierownika muzycznego. Jak to się nazywało w filmach, nie do tej pory to jest, że na przykład jak jest producent jakiegoś filmu, to zatrudnia kogoś, który, obojętnie czy tą muzykę pisze pan Penderecki czy pan e, Smolik, to jest jeszcze ktoś nad nim, kto wie lepiej, jak to mm -hmm. powinno być napisane. I to mnie tak wkurzało, że zawsze pisałem źle, tak żeby wiedzieli, że piszę tak, jak się nie powinno pisać. No i właśnie z Hanią jest taki przypadek, że ona od razu w tych dwóch piosenkach, które graliśmy, od razu zaczęła, że tam są takie, że to nie, nie odbywa się po, po, po tak zwanym kole kwintowym i ten. No i super, bo to, to się nagle takich uwalnia yy, od takiego, wiesz, stereotypowego myślenia. Więc dlatego wracam do Wego Bezruchu, że on jest tak napisany pozornie. Yy, to się zdarzyło przez przypadek, bo już w dniu, w którym szedłem nagrywać tę piosenkę, uświadomiłem sobie, że już wcześniej ją nagrał Elton John, tylko <śm> 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 pod innym tytułem. I szybciutko zacząłem zmieniać tam część B, i tak się zrobił taki, taki kocmołusek fajny. No i, i, i dlatego, dlatego lubię, ale lubię na przykład bardzo pieśni, których e, nawet nie z powodu urodowych piśni, pieśni, tylko mieliśmy z tym zespołem. A ja osobiście jeszcze wielokrotnie w innych przypadkach miałem możliwość grywania, nagrywania z największymi artystami na świecie. Między innymi takim jest uznany zresztą przez Amerykanów za największego, między innymi Bierk, go nazywa największym pieśniarzem świata, Alim Kazimow ze swoją córką się pojawia na naszej płycie. W związku z tym obie pieśni, gdybym i dokąd idą, to są dwie pieśni, które uwielbiam ze względu na to, Coś się dzieje, kiedy oni się pojawiają. Lubię te piosenki oczywiście, które nagrywałem z Stankiem Stańko. Lubię wszystkie te nasze spotkania z artystami z, z różnych części świata. Lubię te piosenki, które da się z nimi zagrać. Na przykład, mm -hmm. kiedy graliśmy ze Sperancą Spelnik, to było bardzo ładne załączenie w flocie Zjednoczonych Sił. zajście się, są takie rzeczy, które... Wśród tych piosenek, które nam się zdarzyły, że wychodzi się i bardzo łatwo nawiązuje kontakt z artystą z innej części świata to myślę jest ich plusy no, ja, ja ich napisałem sporo nie? także tam jest około 500 chyba zarejestrowanych za się to jest tak dosyć sporo z tego myślę że tak 365 dosyć lubię tak po jednej na każdy dzień roku no właśnie o. Bardzo dobrze, ładnie to brzmi. bardzo ładnie to wymyśliłaś. Mhm. A skoro jesteśmy w takim razie przy utworze Hani Rani... Yy, yy, Boże, Kania, Hani Rani. No. Tak, no, no ładnie to zabrzmiało. Yy, to teraz może właśnie czas na, że tak powiem, yy, część reklamowo-marketingową, tak żeby pan menadżer był zadowolony. Mhm. Yy, no właśnie, nowa płyta idzie. Nowe już no właśnie, wieszmy? robimy coś już kompletnie niemodnego, czyli nagrywamy płytę. Nie wiem czy jeszcze poza nami ktoś nagrywa. coś tam jeszcze ma nagrać, ale to jest już taka działalność chałupnicza troszkę. To jest tak jak pisanie książek, nie? Książki ktoś czyta jeszcze oprócz ciebie w formie papierowej? Zdarza się jeszcze coś. No właśnie, to z płytami już się robi podobnie. E, więc to jest, wiesz co, e, w zasadzie każdy muzykant dojrzały, uprawiający muzykę młodzieżową, w którymś momencie już nie, nie nagrywa płyt po to, żeby zaistnieć. Mnie specjalnie nie interesuje, czy to, no, czy. Oczywiście bardzo mnie to interesuje, ale nie, nie, niezależnie od za, różnych zakusów, czy jakichś takich zalotów w moją stronę, żeby ta płyta bardziej była znośna, nośna, komercyjna, to mnie już nikt do tego nie przekona, bo bo nie tego szukamy nagrywając płytę. Robimy to, co robią, robią część wielkich artystów, na przykład w ogóle w którymś momencie życia przestaje nagrywać. Tak jak Billy Joel, na przykład od, mm -hmm. od 30 lat w ogóle nie nagrał żadnej piosenki, gra w koncerty ze Starymi. My mamy, jak już się wspomniał, repertuaru na, moglibyśmy już do końca śmierci grać w zasadzie codziennie inny koncert. Więc to są utwory napisane w tym celu, żeby Yy, troszeczkę sobie odświeżyć ten repertuar, albo też w związku z ową pandemią, że tak yy, yy, chytrze nawiążę do części z naszej roz rozmowy, yy, myśmy się rzucili na to granie w czasie pandemicznym i postpandemicznym, jak, jak, jak głodni, wiesz, po, po tygodniu nie jedzenia na jedzenie. I nagle się po pojawiło. Mnóstwo fajnych rzeczy, że yy, myślę sobie do tego stopnia fajnych, że grzechem byłoby tego nie zarejestrować. Uh -huh. I ta płyta powstała na zasadzie takich jakby takich nieco impresjonistycznych takich kolorków, które się pojawiały na koncercie, do tego dorobiłem jakieś parę słów, troszkę melodii ładnych, troszkę będzie takich podbłot i do zanuczenia, i do zagwizdania, ale generalnie będzie w pierdziel. Uh -huh. Czyli nie, zmi, nie, nie będzie zmiły się, będzie to, co jest siłą zespołu. Czyli tak sobie pomyślałem, że to powinno być takie. Yy, o, powiem jeszcze taką złotą myśl, że yy, wbrew pozorom, czy jest starszy, tym bardziej myśli o przyszłości nagrywając. Co oczywiście może się wydawać dosyć śmieszne w moim przypadku myśleć o przyszłości. Niech to będzie jak bliska przyszłość, ale w tym sensie, że. Nie myśli w kategoriach teraźniejszości. Znaczy nie myśli o tym, żeby ta płyta brzmiała tak dobrze, na przykład jak Krzysiek Zaleski czy Dawid podsiadło wspólnie z Kasią Sochacką, czy już nie wiem, kto tam się w tej chwili na tym rynku pojawia. Chodzi o to, żeby ta płyta dobrze zabrzmiała na przykład za 10 lat, no, żeby moim wnukom się podobała. Teraz, kiedy zrobiliśmy ten zestaw tych 30 tam paru Piosenek, i słuchałem sobie w samochodzie, i wiem dobrze, które przetrwały próbę czasu, które nie. Więc myślę, żeby myśleć w kategoriach przyszłości, trzeba się bardzo głęboko zanurzyć w przeszłość. Proszę mm -hmm. pani, że tak Berfersko powiem. W związku z tym wracam do słuchania tego, co było, i wybieram z tego, co to WW urodziło przez te kilkadziesiąt lat pracy, naj, najfajniejszego. Czyli taką pracę sekcji, którą sobie zrobiliśmy, taką pracę Mateusza, takie. Taki, taki sposób narracji. No, plus jeszcze to wspaniałe spotkanie z Kanią, bo rzeczywiście było wspaniałe. Plus to, że, że masz na tancerz udało mi się zaprosić, bo to mniej znana szerszemu gronu, fantastyczna pieśniarka. więc myślę, że będzie troszkę i tansowego grania, będzie troszkę improwizowanego, będzie serwka bębnów, czego nie było jeszcze na żadnej płycie, proszę o. Państwa, WW. E, czyli generalnie będzie jak zwykle nudno. Trzeba będzie usiąść, otworzyć sobie butelkę wina i tak z trudem wytrzymać te, nie wiem, ile tam minut będzie, ale taka radość, kiedy to się skończy, będzie taka radość, że wreszcie się skończyło, że warto to kupić. Na tej chwili radości. Nie, nie uwierzę, bo właśnie mam takie wrażenie, że nawet jeżeli te płyty kolejno, szczególnie ostatnie, właśnie tak się mocno dosyć od siebie różnią, bo i siódemka była specyficzna, i ostatnia płyta, gdzie były te utwory podzielone na dwa, niekiedy, gdzie były instrumentale, też jakbym była charakterystyczna, mm. ale mimo wszystko zawsze wiadomo, kiedy to jest płyta W. To jest coś, jakaś magia wokół tego po prostu, że zawsze wiadomo, a też to dla mnie jest, coś zaskakuje, znaczy jestem ciekawa takiej rzeczy, ponieważ nawet właśnie jak są te koncerty, te chyba poza siódemkowymi koncertami. Mhm. No to mimo wszystko dwa utwory się w, chyba w większości przypadków muszą pojawić, tak? Bo pojawia się nim stanie się tak i pojawia się flota. Bardzo, bardzo często. Czy to jest jakby wasz y, wybór chęć, żeby właśnie na tych utworach sobie poimprowizować? Czy jednak wiecie, że fani na to czekają? To jest. Yy... Wiesz, ja myślę, że. Yy... To, to jest z, z miłości do widzów, że będzie się tak bardzo nie męczyli podczas tego koncertu. że Jest taki moment już takiej napinki, że musi przyjść taki, taka chwila, że, że, żeby ktoś w końcu wyjął tą drzazgę z pośladka, że tak powiem, że tak się można było rozejrzeć. O jezu, wiem, znam. Mm -hmm. I wszyscy to... dala. To jest, to są te pieśni, które w przypadku, który nam nie zrę, mówiąc kolokwialnie, i nic nie idzie, to zawsze się podratujemy. To są te pieśni, które są dosyć elastyczne do grania. Mm -hmm. Jak gdyby nigdy nic gramy już w tej chwili, będzie kolejna odsłona, kolejna wersja owej pieśni, bo one tak zostały wymyślone, że można je było grać na 100 tysięcy sposobów. I to są, proszę Pani, jeszcze pieśni, które, żeby nie wiem co, żeby wojna, pandemia, jakieś wszystkie te świństwa, to one mają swój wymiar, no. Flota Zjednoczonych Sił nadal jest aktualna. Wiara w to, że będzie kiedyś pięknie, może po, po, w tej chwili nieco zachwiana, ale jednak gdyby nie było tej wiary, to byśmy sobie wszyscy podbierali samobójstwa. Więc to jest, wiesz, to jest taka... Myślę sobie, taka puenta tego, co gramy, takie motto tego, co gramy. Jedno i drugie się nie zmieniło. Może w lotatym części ma parę idiotycznych zwrotów językowych, za to serdecznie przepraszam. Pamiętam, jak z tych coś tam jest z tym maleńczykiem. Ty to napisałeś No Sorki. No. I są takie momenty, które bym pewnie zmienił, ale już nie mogę już za późno. Już wszyscy nauczyli tekstu tak. i wiedzą, jak śpiewać A na koncercie. właśnie ze mną. Jedyny z tekstów, czy jeden z nielicznych, które pamiętam od początku do końca. Dobrze, to w takim razie idealnie przechodząc właśnie z wątku tej piosenki do ostatniego mojego pytania, które troszkę już odpowiedziałeś, ale może da się rozwinąć. Czy w takim razie też nadal uważasz, że ta zima kiedyś musi minąć w tym naszym no kraju? Patrz, już mija. A czy my musimy wziąć to w swoje ręce wreszcie? Mhm. do... Nędzy, bo barbarzyńcy na nas napadli. No. Z dnia na dzień po prostu ja nie, ja nie jestem w stanie zrozumieć czegoś takiego, że no, niestety nie, nie można się nie, nie skomentować tego, unikając polityki, bo, bo nie, nie da się... Znaczy nasze życie jest, stało się polityką, stało się narzędziem rękach. Polityką. Nie mogę z, z nie, 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 nie mogę. Ty, ty jesteś mądrzejszy, ode mnie częściej rozmawia z ludźmi, wiesz, co się tam, gdzie ty mi to wytłumacz. Jak to się dzieje, że z powodu jakichś ośmiorniczek, które w tej chwili zdaje się w Lidlu, czy gdzieś tam można kupić za 16, 40, czy tam 17,50, rozpadła się cała jakaś tam filozofia budowania mm -hmm. kraju, a teraz z powodu totalnego obsadzenia przez kompletnych nieudaczników wszystkich resortów, w których funkcjonujemy, począwszy od tych najważniejszych, czyli szkolnictwa, a kończąc na. Kulturze, i tak dalej. Pogrążamy się w jakimś totalnym amoku takiej yy, głupawki, która, której nie odkręcimy. Znaczy, to, 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 co się dzieje w szkole, ja nie wiem, po, i które pokolenie to wszystko podkręca. Przy przekrętach rzędu w ogóle, no, sami Państwo wiecie, jeśli wiecie, jak, jak wielkie są to przekręty, jak wielkie jest ten nepotyzm, jak wielkie obdarowywanie wszystkich. Pionków na tym dworze poza się Boża, jak to ładnie zabrzmiało, na tym dworze poże się Boże, obdarowanie całych rodzin znajomych tymi, tymi pieniędzmi. Jak trwonimy, ten cały, ten, ten cały nasz dorobek uczestnictwa w Unii, tak troszkę myślałem, że ta, ta wojna będzie miała przynajmniej ten wymiar, że zaczniemy doceniać to w wymiarze politycznym. I, i zaczniemy sobie zdawać sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy. Więc ja nie wiem, jak to się dzieje, że, że nadal rządzą nami ci państwo, którzy rządzą, i, i nie, nie mam na to żadnej dobrej odpowiedzi. No bo, bo odpowiedź najgorsza, czyli mamy taki rząd, na jaki zasługujemy, byłaby odpowiedzią strasznie smutną. No. Więc mam nadzieję, że jednak zasługujemy na lepszy, tylko musimy to jakoś udowodnić. kurczę, a czy udowodnimy, to się niebawem okaże pewnie. Pewnie tak. No ale na szczęście, przez te całe przekrój, że tak powiem, różnych sytuacji naszych krajowych, e, politycznych, tudzież nie, WW e, było, jest i oby jeszcze długo. No WW przecież, proszę Pani, no już po stanie wojennym powstał, prawdzie, ale rzeczywiście przeżyło sporo. Przeżyło sporo, do Pani. I, i, I cały czas w dobrej formie, i cały czas równie mocno kochane. To w takim razie ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję pięknie. Zobaczymy się pewnie niedługo gdzieś pod sceną, jak to zwykle. Mm -hmm. e, I co? W takim razie no, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja porozmawiać. Czekam na nową płytę i e, Państwu również bardzo dziękuję za wysłuchanie nas. Do zobaczenia gdzieś kiedyś przy okazji. Również dziękuję bardzo. Bardzo lubię takie rozmowy, w których mówię w zasadzie bez przerwy. Także mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy nie raz. <laughs> dziękuję.